Do naszego schroniska trafił psiak w typie owczarka długowłosego. Psiak ma pewnie jakieś 4, może 5 lat. Na jego sierść jest troszkę zaniedbana, ma parę dreadów, które należałoby wyczesać, ale no nie ma się co dziwić. No pies w końcu pewnie błąkał się jakiś czas, nim trafił do nas. Jaki jest? Na chwilę obecną jest to pierwszy spacer z wolontariuszami. Ma swoje pewne lęki, boi się gdzieś tam nagłych takich ruchów czy głośnych dźwięków. Natomiast im dalej schroniska, jego zachowanie jest zdecydowanie lepsze. Chętniej chodzi na smyczy, zaczepia ludzi do miziania, lubi być głaskany. Jeżeli chodzi o kontakt z innymi psami, póki co nie zauważyliśmy jakiejś agresji z jego strony. Ładnie mija się z innymi psami na spacerze. Potrafi położyć się, dać brzuszek do głaskania, byle człowiek gdzieś tam był w jego obecności. Jest umiarkowanie aktywnym psiakiem, więc jak najbardziej te spacery są w jego przypadku wskazane, ale nie jest to też jakoś demon prędkości, więc myślę, że takie umiarkowane, średnio aktywne rodziny w jego przypadku są mile widziane. Fajnie, jakby miał swojego kawałek podwórka, po którym mógłby sobie luźno biegać, może stróżować. Trudno mi jest powiedzieć, natomiast potrzebuje kontaktu z człowiekiem, więc szukamy osób, które zapewnią mu spacery, głaskanie, miłość. Polecamy go do adopcji. Pokaż się, Misiek. Pokaż się. Pokaż, Rzyjka.